Cześć i witam was w kolejnym odcinku z Far Cry 4. Dobra, zobaczmy sobie mapę. Ja troszeczkę za odcinkiem pograłem sobie. Zobaczcie, ile sobie troszeczkę odkryłem. Bo stwierdziłem, że nie będę wszystkiego wam pokazywał, bo to jest bez sensu. Pokażę wam tylko te główne misje. I mamy tak, Longinusa i Hadrę. Dobra. Byśmy się może tutaj przenieśli, albo tutaj. Dobra, przeniesiemy się tutaj. Zobaczymy, co ona będzie miała dla nas za misję. Mam nadzieję, że w miarę łatwą, bo... Dobra, wróćmy do niej. Tylko teraz tak, gdzie ona jest? Tu jest. Czyli ta. Okej, to idziemy. 400 coś metrów. W sumie mogliśmy wziąć samochód, ale dobra. Pójdziemy sobie na skrót. Oj, tu żebyśmy... O, ładnie. No już jest 200 coś metrów. Ale pięknie ta gra wygląda, zobaczcie. To jest... niewiarygodne, dobra. Koniec oglądania widoków. Ale faktycznie, zobaczcie. Z tego co pamiętam... To dla niej chyba jedną misję robiliśmy, ale już teraz nie jestem pewny. Longinus na nas się wkurzył. Chociaż nie wiem. Zobaczymy. A może to ktoś inny jeszcze jest? Co oni tu robią? Bro! Popatrz. Paying respect to the families. I have never seen anything like this. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Yeah. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Things would be different now if he died fighting. But he didn't. He was murdered. Murdered? Oh wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noah now. I have to go. No to wam powiem, że dla niej chyba faktycznie. Ja myślałem, że to jest ta starsza kobieta, a to jest ten dzieciak. Dobra, nie płaczcie, będzie dobrze. Dobra, włączymy sobie mapę. Gdzie to teraz jest? I... Co to jest tutaj? Lotnisko, proszę. Gdzie to teraz jest? Właśnie, Lamity robiliśmy. No to wszystko mamy pozaznaczone, no to wszystko nam pokazuje. Dobra. Nawet na tej małej mapie nie widać. Ale to nic. Bo może po drodze. To gdzieś na pewno jest tutaj. No
No naprawdę nie widzę, nie mogę tego znaleźć. Ciekawe. Dobra, pójdziemy sobie jeszcze do tego Longinusa zobaczyć, co on tam ma. A co? Ale tu już się przelecimy. Dobrze, że wzięliśmy ten helikopter. Teraz na pewno jest głośno. Dictator of Turkmenistan can get J-Lo to sing him happy birthday, then who's to say I can't get my fading star of yesteryear? Let's see how much Kanye is going for. Do you follow him on Twitter? He's gold. Oh, I would love to shoot the breeze with that young man. No dobra, teraz musimy gdzieś wylądować. Może tu. Dobra. Even though I walk through the valley of the shadow of death, oh, to jest ten czubek. I fear no evil, for you are with me. Psalms 23, verse 4. It is good to see you again, AJ. Are you here to do the Lord's work? I guess so. I have a confession to make, AJ. I fear evil. Not the evil of other men, for that can be dealt with easily. No, it is the evil within myself that I fear. Do you remember my sins? The terrible business that I spoke of? Talking about the diamonds, right? Yes, and the blood of the lamb washes away all sins. But in order to gain purity, I must repent and make an act of contrition. There are more of these sins here in Karat, and they must be tracked down. Start by finding a lost sheep. Follow him, and he will lead you to a vault. Bring me what you find within. I got it. And he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me, for I have found my loss. No ciekawe. Krótkie polowanie. No i widzicie, teraz na mapie widzę to, dotrzy wskazane miejsce. Ile to jest? Ponad 300. Je tam to. Ale zobaczmy jeszcze, tu są skrzynki. O, proszę. Zawsze warto wziąć. Weźmiemy sobie. Tu jest następna. Okej. To tam są jeszcze dwie. Zobaczymy tam, co. To będzie tutaj chyba, ta. Okej. O, proszę bardzo. Apteczka, pięknie. I zakręcimy sobie tym chyba, tak? Czy nie? Chyba nie. A jedno. Dobra, robimy misję dla Longinusa. Mamy mu jakiś safe. Podejrzewam, że z diamentami. Ale to zobaczymy. Mamy zabić kogoś.
tak wyląduje, żeby nas po prostu od razu nie... Może tu. O! Stój. No i dobra, gdzie on jest? Tutaj jest. Pójdziemy powoli. Na razie nic nie widzę. Mamy go zabić i zabrać mu ten klucz od sejfu. Na pewno to przeczytaliście sobie. Ale ja tutaj nic nie widzę. No nie widzę. Dobra, gdzie się zbliża? Mamy go śledzić. To fajnie. Bardzo fajnie. Gdzie on pojechał? Tu chyba. Wow, 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 wow. No robię co mogę. No i się nie udało. Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Zobaczymy, jakim on samochodem jedzie. Wow! Dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Nie wiesz. No dobra, to spróbujemy jeszcze raz. Oni nawet szybko jadą. Ale nie mogę być za blisko, bo ich zgubię. To znaczy za daleko. Jak będę za blisko, to mnie wykryją. Jak jest za daleko? Przecież ja ich widzę. Widzieliście? Prawie mnie wykryli już. Znowu jest za daleko. Fajnie. Powoli. Teraz mamy go zabić, tak? Fajnie.
Fajnie. Dobra. Ktoś jeszcze? Chyba już nie. Przeszukamy sobie. Dobra, mamy wejść do kryjówki. Wolę sobie przeładować. Ale jeszcze bym sobie jedno, muszę sobie sprawdzić. Gdzie to będzie? Wyłączymy sobie tą muzykę, bo ona mi trochę przeszkadza. Mamy zabrać krwawy diament. Ktoś krzyczy. Dobra, tu jest. Widzę go. Track that motherfucker down and get rid of him. Find him. Some action. Go, Ben. Don't find him. Kill him. Fan out. Find the intruder. Może ja bym czymś rzucił. Come at me. Get out there and kill him. Come on, stay focused. A, tak to się robi, proszę bardzo. Track that motherfucker down and get rid of him. Go, Ben, don't find him. Ale dwóch przyszło. Niedobrze. I need to cut down on my coffee. Źle to zrobiłem. Powinien to zrobić. Oh yeah. Is somebody out there? Whatever it was, it's gone now. Uda się, czy się nie uda? Dobra, nie poszło tak, chciałem, ale co zrobić? Okej, teraz trzeba znaleźć. Gdzieś tu widziałem chyba kupiec. Chcecie, możecie sobie to przeczytać. Zatrzymać sobie film. Ja już tego nie będę robił, bo już ten diament mamy, ale... Jeszcze ktoś jest, proszę. Mi się wydaje... Właśnie. Znowu mi się wydaje. Nie, właśnie widzę. Tak, myślałem, że gdzieś widziałem apteczkę, tylko nie mogłem jej zlokalizować. No ale dobra, uciekamy, tak?
Wow. Trochę ich tutaj jest. Pięknie. Wszyscy jeszcze. Jeszcze, proszę. Wow, jakiś snajper. Przepraszam. Widzicie go? Gdzieś tam jest. Dobra, zaznaczyłem go. Przeszukamy sobie ich szybko. A co? Prezerwatywę dostaliśmy. O, nie wiem na kogo. Chyba na dzika. Chociaż może coś poderwiemy tu, nie wiadomo nigdy. Obawiam się tego snajpera tam. Tu jest następny, proszę. To jest właśnie to. No ale jak wyjdziemy za to, to już nam się misja chyba powinna zaliczyć, czy nie? Okej, okay, no właśnie. Ale oni i tak są nadal. No dobra. To jest ponad 400. Gdzie to jest? No ale co? Zabawimy się z tymi trochę tu, co? Jak mówić? Daleko jest. Może po cichu, jakbyśmy... Bardzo po cichu, powoli. I atak. Pięknie! Dobra, jeden załatwiony. Tego może ściągniemy ze snajperki, co? Jak mówicie? Dostał. Tu jeszcze są. A oni mają łódkę. Nie chcę tego. Oddaj moją broń. Widzicie go tu? To już go nie ma. Za drzewem się schował. Dobra, weźmiemy tą... Nie, to jest skuter. Dobra, weźmiemy skuter. A co? I dobrze zrobiliśmy z tym skuterem. Bo już jesteśmy na miejscu. Tylko nadal... Jestem ciekawy, gdzie jest misja od tej dziewczynki. Nie wiem, może po tej misji jeszcze zobaczę, gdzie to jest. Zaraz, tu jest skrzynia. Dobra, tam jeszcze była skrzynia gdzieś. Tu gdzieś jest.
tu. Okej. Porozglądajmy się trochę, czy tu nie ma jakiejś apteczki albo czegoś, ale widzę, że nie ma. Tu też nic nie ma. No dobra. No i misja wypełniona. No i co teraz? Włączę sobie mapę. Szukam tej misji dla tej dziewczynki, ale... Longinus teraz jest tu. Fortece jeszcze jakieś są pięknie. Obóz pracy. Co to jest w ogóle? No dobra. Może w następnym odcinku będziemy już powoli kończyć. W następnym odcinku sobie zobaczymy, gdzie to jest. Jak ja to zlokalizuję. Bo na pewno gdzieś jest. Nie wierzę, że nie ma. Pamiętajcie, jeżeli wam się odcinek spodobał. Chociaż jedna misja, ale co zrobić? Jeżeli wam się oczywiście spodobał odcinek, zostawcie łapkę w górę, albo chociaż napiszcie jakiś komentarz. Trzymajcie się, cześć, do następnego razu. Hej.